Debata dnia. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, Debata dnia. Gośćmi debaty są publicyści Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry Państwu. Mariusz Gierej, mpolska24.pl. Dzień dobry. I Robert Knap, TVP Info. Witam Państwa, dobry wieczór. Panowie, sprawa sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, ku mojemu zdumieniu, tam nieustannie coś się dzieje, pomimo dosyć wysokich notowań w sondażach, pomimo tego, że no, wbrew tym rytualnym zaklęciom, że kompletnie sobie rząd z koronawirusem nie radzi, z różnych statystyk wynika, że nie radzi sobie ani lepiej, ani gorzej niż taka średnia europejska, nawet niektórzy twierdzą, że trochę powyżej średniej. Nie ma też i w sytuacji gospodarczej, i w zapowiedzi sytuacji gospodarczej, niezależnie od dramatów wielu firm, zwłaszcza małych firm w Polsce, też nie ma takich powodów do tego, żeby ta dekompozycja zachodziła. Tymczasem znów mieliśmy no, takie pomruki ze strony Solidarnej Polski o wychodzeniu z koalicji w weekend po odwołaniu wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. No i tu tak sobie pomyślałem, kiedy usłyszałem te pomruki, że no jak zwykle Solidarna Polska mruczy, ale nic z tego i tak nie będzie. No tymczasem publicysta Jerzy Mosoń z Fundacji Fibre, z którym rozmawialiśmy na antenie Polskiego Radia, zwrócił uwagę, że no tak, tak, te pomruki do tej pory były, ale teraz pierwszy raz to takie testowanie Zbigniewa Ziobry doszło do chwili, w której zdecydowano się na, jak sama Solidarna Polska podkreśla, złamanie umowy koalicyjnej. No i pytanie do panów, czy coś z tego więcej będzie, czy znowu na pomrukach się skończy i skąd bierze się ta nieustanna zawierucha w Zjednoczonej Prawicy. Jakub Majmurek, krytyka polityczna. On się bierze. Bierze się z błędu Jarosława Kaczyńskiego, jaki popełnił w 2019 roku, dając zbyt wiele biorących, bądź potencjalnie biorących miejsc swoim współkoalicjantom znacznie powyżej ich rzeczywistej wagi politycznej. Nie wiadomo, dlaczego Kaczyński to zrobił, czy przegapił sprawę, czy uwierzył, jak twierdzą niektórzy analitycy pod szeptą swoich doradców, którzy przekonywali go, że PiS zdobędzie w tym Sejmie obecnej kadencji większość niemalże konstytucyjną, no ale w każdym razie skończyło się tak, że PiS utrzymał liczbę mandatów, jaką miał na początku Sejmu poprzedniej kadencji, 235, 5 powyżej samodzielnej większości, a tymczasem zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro no, praktycznie podwoili swój stan posiadania wobec poprzedniego Sejmu, jeśli chodzi o liczbę posłów. No w przypadku Gowina to się dzisiaj zweryfikowało po odejściu Jadwigi Emilewicz, po odejściu tudzież wywróceniu Bielanowców, ten stan posłów porozumienia jest dzisiaj mniejszy niż był na początku kadencji, no ale Zbigniew Ziobro swoją drużynę utrzymał. No i to jest źródło problemu. Obie te partie są partiami, które samodzielnie pewnie miałyby szansy zaistnieć politycznie, a tym niemniej ze względu na to, iż no, Gowin ma w tej chwili cały czas 13 posłów, Ziobro chyba 19, no trzyma się na nich większość Zjednoczonej Prawicy i mogą od Jarosława Kaczyńskiego żądać więcej niż on chce im dać. Ta dekompozycja jest bardzo widoczna. Tutaj pan wspominał o tych sondażach. No to nie jest też tak, że ma to poparcie sondażowe niezmienione cały czas wysokie. No, no rzeczywiście jest partią, która cały czas wygrywa wszystkie sondaże, ale trudno jest wskazać sondaż z ostatnich powiedzmy, nie wiem, 2 miesięcy, który dawałby PiS-owi samodzielną większość, to przy niskich zdolnościach koalicyjnych tej partii oznaczałoby utratę władzy, gdyby te wybory odbyły się teraz, to był taki wynik. Więc tutaj jak gdyby profesor Jarosław Flis policzył, że od wyborów 2019 roku PiS stracić mógł około 1/3 swoich wyborców, więc to jest jednak bardzo poważny odpływ wyborców wynikający z szeregu błędów. Dwa najważniejsze z nich to wrzucenie tematu piątki dla zwierząt, który był nieprzemyślany pod kątem stanowiska faktycznego elektoratu PiS oraz orzeczenie, dopuszczenie do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wydał orzeczenie praktycznie zakazujące aborcji w Polsce. No i tutaj jak gdyby ten kryzys zewnętrzny Zjednoczonej Prawicy ujawniający się pod wpływie poparcia jest jak najbardziej widoczny. No i na ogół tak się dzieje, że kiedy pojawia się taka sytuacja, wzmacniają się też ruchy dekompozycyjne. No na szczęście na razie to są ruchy dekompozycyjne pod skrzydłach, po właśnie tych koalicyjnych skrzydłach z jednej strony Solidarnej Polski, z drugiej Porozumienia. Na razie jeszcze nie ma jakiegoś buntu przeciwko władzy Kaczyńskiego w PiS-ie, chociaż to się wydarzyło przy okazji piątki dla zwierząt, kiedy tam się zbuntowało, zdaje się, 15, kilkunastu na pewno posłów już samego PiS-u, nie tych koalicjantów. No i tutaj jak gdyby to jest pytanie, prawdziwe kłopoty zaczną się wtedy, kiedy w samym PiS-ie zaczną pojawiać się pęknięcia. No bez wątpienia nie jest to też sytuacja dla Jarosława Kaczyńskiego
komfortowa i trudno będzie rządzić w ten sposób, bo w tej chwili mniej więcej właśnie od wygrania wyborów prezydenckich przez Andrzeja Dudę ten układ rządowy rządzi od kryzysu do kryzysu. Mariusz Gierej, Polska24.pl. Znaczy ja nie zgodzę się z rektorem Majmurkiem, że błędem było dawanie takiej liczby miejsc biorących, bo one biorące wcale nie były. Teoretycznie wielu posłów na czele Solidarnej Polski weszło z bardzo odległych miejsc, gdzie nikt się nie spodziewał. Było na pewno to spowodowane tym, że Solidarna Polska była bardzo zasobna finansowo w tych wyborach. Natomiast sama dekompozycja nie jest nawet wynikiem tych wyborów, które się odbyły, tylko przypływek gniewu takiego na całą sytuację, zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że w następnych wyborach Solidarna Polska i Porozumienie nie mają co liczyć na miejsca na listach PiS-u. A to oznacza jedną rzecz, że każdy z tych bytów musi troszczyć się już o siebie i co się stało, to się już nie odstanie i ta dekompozycja będzie postępowała, bo musi następować. Jeżeli te podmioty dwa mają nie mieć miejsc na listach biorących żadnych PiS-u, muszą szukać jakiejś swojej szansy poza koalicją rządzącą. No to oznacza, że w tej chwili jeszcze nikomu się nie opłaca zrywać tej koalicji, ponieważ jest do wyborów jeszcze ponad 2,5 roku. Natomiast no, będą trwały takie podchody wzmacniania się, jakiegoś pozyskiwania wpływów, pieniędzy być może i tworzenie jakiejś koalicji na przyszłe wybory, co będzie powodowało kolejne napięcia i ten okres pierwszy okres tej kadencji będzie można uznać za po prostu bardzo, bardzo spokojny w porównaniu z tym, co będzie na przykład rok przed wyborami. Robert Knap, TVP Info. Znaczy ja przede wszystkim chciałbym się odnieść do kwestii tego niby spadającego poparcia. No, jeżeli popatrzymy na rzeczywiście historię tego, jak wyglądały połówki kadencji poprzedniej, no to te sondaże się niewiele różnią. To nigdy nie było tak, że przez całą kadencję wtedy Zjednoczona Prawica miała powyżej większość, znaczy miała większość jakby samodzielnej, umożliwienie to samodzielne rządzenie, więc no to jest jakby normalne w tym momencie, na tym etapie. Potem to będzie się prawdopodobnie krystalizować mocniej i będziemy widzieć, nie wiem, przed samymi wyborami, jak rzeczywiście te preferencje się rozkładają i na ile rzeczywiście jest ta większość samodzielna, czy jej nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ja bym nie wkładał do jednego wora Solidarnej Polski z Porozumieniem, bo o ile Solidarna Polska rzeczywiście myśli i zastanawia się nad jakimś samodzielnym zdobywaniem poparcia i szukaniem takiego, no powiedzmy tak, słupkowego, sondażowego rzeczywiście poparcia, no tyle Porozumienie tak naprawdę stoi w obliczu pewnych tarć wewnętrznych, takiego rozkładu, takiej walki liderów w środku wewnątrz, między sobą. No i to jest tak naprawdę problem w tym momencie w Porozumieniu, a jeszcze na chwilę do Solidarnej. No mówimy o panu wiceministrze Kowalskim, ale on już zdeklarował przecież, że prawdopodobnie nie będzie chciał przejść do Konfederacji, więc nie wiem, czy to panu ministrowi Ziobrze się podoba. No tak. Czy pan redaktor chce powiedzieć, że pan europoseł, były europoseł Bielan jest, znaczy obecny, jest takim samotnym miejscem, który sam rzuca się na Jarosława Gowina? Pytał redaktor Gierej. Pytał redaktor Gierej i odpowiada Robert. Nie, znaczy, jeżeli mogę ad vocem, krótko. Nie, ja nie mówię o tym, że rzuca się na Jarosława Gowina. Ja po prostu mówię, że mamy w pewnym sensie w samym Porozumieniu pewne tarcie i widać to, czy w wypowiedziach członków tego ugrupowania i tyle, no, czy tak, czy siak. Ale, tak, ale że sam to wymyślił? Sam to wymyślił, tak, panie redaktorze? Ale co wymyślił? No, ten zamach na Jarosława Gowina?
Ja nie wiem, o czym pan mówi. Ja po prostu mówię, że jest pewien spór wewnątrz tego ugrupowania pomiędzy między panem Gowinem czy panem Bielanem. Mamy pewne potknięcia pani Emilewicz, no i to wynika jakby z pewnych zachowań członków tej partii, a nie jakby bezpośredniego starcia z, nie, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. To oczywiste jest moim zdaniem. Hmm. Panowie, dzieje się nie tylko na prawicy, dzieje się także na opozycji. Są zmiany w Platformie Obywatelskiej i różnie to jest oceniane. Chodzi o coś, co bywa określane skrętem w lewo, według jednych słusznie, według innych niesłusznie, ale chodzi mi raczej o tę ocenę tego, co się zdarzyło. Platforma jest za to i chwalona, i przestrzegana, że to błąd. Jedni twierdzą, że to dobrze, bo wreszcie Platforma zajęła jakieś wyraźne stanowisko w jakiejkolwiek sprawie i że to im będzie sprzyjało. Inni przypominają, że kiedy Platforma była u szczytu swojej potęgi za czasów Donalda Tuska, to była takim ugrupowaniem lewicowo-centrowo-prawicowym. Donald Tusk różne rzeczy na prawo, na lewo obiecywał, ale nigdy ich za bardzo tak nie realizował, jeżeli uznawał, że są one zbyt daleko idące, właśnie odchodzące od centrum. Tych obietnic było wiele później. Wiele było wobec niego pretensji, ale i tak głosowano. Te środowiska często głosowały koniec końców na Platformę, a nie na Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli już miały do wyboru te największe ugrupowania. No i pytanie do panów, to jest z punktu politycznego widzenia błąd, nie błąd, może świetne posunięcie, czy może to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, jak przypominają inni, że no ta deklaracja o tym, że Platforma poprze legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem w świetle obowiązującej obecnie konstytucji, no, którą też ci sami politycy Platformy podkreślali, że jest obowiązująca i nie powinna być naruszana. To i tak jest kwestia tylko takich teoretycznych rozważań do zebrania większości konstytucyjnej potrzebnej do zmiany tej konstytucji. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Tutaj kilka kwestii w pytaniu pana redaktora. Po pierwsze to pytanie o konstytucję, może zacznijmy od końca. No nie, nie wydaje mi się, żeby przepisy, które proponuje Platforma, były sprzeczne z konstytucją. Mamy to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, z którym są trzy potężne problemy prawne i nie wiadomo, na ile ono jest ważne. I po pierwsze, nie wiadomo, zasiadali w tym składzie sędziowie duplerzy, którzy nie wiadomo, i są potężne kontrowersje, czy oni są w ogóle sędziami mającymi prawo orzekać. Po drugie... Ja tu wtrącę, panie redaktorze, tylko jedną rzecz, jeżeli można wtrącić odnośnie tych sędziów. Ja też zwróciłem na to uwagę, że za tym orzeczeniem głosowali zarówno ci sędziowie, którzy byli tymi sędziami, jak to określić, ze starego składu, który opozycja, część opozycji uznaje, jak i ci nowi. Także to nie no było tak, że... No tak, ale to... wzięli udział sędziowie dublerzy. Druga kwestia jest taka, że nie wiadomo, na ile Julia Przyłębska została prawidłowo wybrana na przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego. Tu też są kontrowersje. No i trzecia sprawa, najpoważniejsza moim zdaniem, to jednak Krystyna Pawłowicz, która była podpisana jako posłanka pod tym wnioskiem do Trybunału pytającym, czy ta przesłanka embriopatologiczna jest zgodna z konstytucją, zasiadała też w składzie orzekającym, który w tej sprawie orzekał. No i tutaj moim zdaniem nie można być sędzią we własnej sprawie, to jak gdyby bardzo poważnie stawia pod znakiem zapytania, czy ona powinna w tej sprawie orzekać i czy wobec tego nie powinno się tej sprawy rozpoznać raz jeszcze. I też myślę, że jak najbardziej można te przepisy, które proponuje Platforma, sformułować w ten sposób, że będą one zgodne z konstytucją, tak jak to jest w Niemczech, gdzie mamy wyrok Sądu Konstytucyjnego, który z jednej strony potwierdza ochronę życia przez niemiecki porządek konstytucyjny, a z drugiej strony dopuszcza aborcję na podobnych warunkach, jak to się dzieje w tej propozycji Platformy. Więc jak najbardziej myślę, że można wyobrazić sobie takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w oparciu o przepisy polskiej ustawy zasadniczej, gdzie nigdzie nic nie ma wprost napisane o życiu od poczęcia, który jak gdyby z jednej strony daje, prawda, tutaj diabłu ten ogarek w postaci przyznania, że życie jest chronione w porządku konstytucyjnym, także to życie tak zwane poczęte, a z drugiej strony dopuszcza aborcję. To jak gdyby nie jest coś, co nie jest do wyobrażenia. Co do tego dalszej części pytania, czy Platforma zrobiła słusznie, czy nie, wydaje mi się, że Platforma poszła po prostu ze swoim elektoratem. Pan mówił tutaj o Donaldzie Tusku, jako tym polityku, który zawsze gdzieś tam wszystko do tego centrum sprowadzał, tylko że centrum jest dzisiaj, wydaje mi się, w Polsce trochę gdzie indziej niż było w 2017 i 2011, kiedy Donald Tusk wygrywał wybory. Ono się przesunęło w kwestii takiej jak przerywanie ciąży. Widać bardzo wyraźnie z badań elektoratu Platformy, że jednak ten elektorat Platformy jest w tej sprawie mocno podzielony. Jest część elektoratu, która byłaby być może bardziej za zachowaniem tej ustawy poprzedniej z 1993 roku.
ale tym niemniej no jednak ta tendencja otwierania się elektoratu Platformy i pojawiania się w elektoracie Platformy grup, dla których bardzo ważne jest dostosowanie przepisów w tej kwestii do standardów europejskich, no jest pewnym faktem, którego Platforma nie może ignorować. Więc wydaje mi się, że gdyby Platforma nie przyjęła tego stanowiska w tej sytuacji, ta sprawa tak dzieli bardzo silnie dzisiaj Polskę, gdy wyprowadziła na ulicę tak wiele osób w całej Polsce, no to pewnie wiązałoby się to z jakimś odpływem elektoratu, czy to do lewicy, czy to do ruchu Hołowni, który część elektoratu paradoksalnie postrzega jako bardziej pro-choice'owy niż Platforma, chociaż tak nie jest, a Hołownia cały czas tej kwestii nie zajmuje stanowiska. No moim zdaniem Platforma po prostu poszła za swoim elektoratem i za tym, gdzie dzisiaj jest realnie centrum społeczeństwa, które jednak od 2011 roku, gdy Donald Tusk ostatnio wygrał wybory, zmieniło się. Kościół ma dziś mniejsze wpływy niż miał 10 lat temu. Społeczeństwo jest bardziej sekularyzowane i zwłaszcza młode pokolenie oczekuje w kwestii aborcji takich samych standardów, jakie panują w większości krajów Unii Europejskiej. Mariusz Gierej, Polska24.pl. Ja nie wiem, czy społeczeństwo, czy młodzi ludzie oczekują, czy społeczeństwo oczekuje. Tutaj trwa takie zaklinanie trochę rzeczywistości po stronie lewicowej. I to zaklinanie rzeczywistości jest o tyle ciekawe, że zgodzę się z tym, że Platforma wykonała rzecz, która jej służy. Znaczy po raz pierwszy tak naprawdę stworzyła ofertę. Zwyczajnie. Ta oferta nie jest na tyle lewicowa, żeby można było wtłoczyć Platformę tak wprost, jak to PiS chciałby w tą lewą stronę. Jest na poziomie takiej propozycji z pogranicza państw partii konserwatywnych na Zachodzie. Natomiast w międzyczasie też wokół aborcji, tego co się dzieje, pojawiły się bardzo ciekawe ruchy, ponieważ do tej pory to lewica potrafiła w sprawach światopoglądowych, ja to nazwę, walczyć miłością, to znaczy krótko mówiąc przedstawiała na przykład związki homoseksualne jako prawda, pary, ludzie się kochają, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to było i bardzo trudno walczyć przeciwnikowi z tego typu narracją. I po tą samą narrację sięgnęły ruchy prawicowe. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w tej chwili kampanię, to serduszko z małym dzieckiem w środku. Mamy kolejne akcje plakatowe, które też promują tak naprawdę miłość, prawda, macierzyństwo, piękno, dobro. No i tutaj ze zdumieniem odczytuję po prostu pewną konsternację tych lewicowych ruchów. Więc to, że Platforma poszła w pewną stronę, w pewien układ, to nie znaczy, że pójdzie dalej i to nie znaczy jeszcze, że społeczeństwo absolutnie pójdzie w tą oczekiwaną przez lewicę stronę. Zobaczymy, jest to bardzo ciekawy w tej chwili obraz, który się nam rysuje i prawica zaczęła, znaczy te ruchy pro-life zaczęły tak naprawdę kampanie bardzo ciekawe, które bardzo zdecydowanie mi się bardziej podoba niż to, co było do tej pory. To rzeczywiście wspomina tutaj redaktor Gierej o tej kampanii dotyczącej tej pomocy dla rodzin z dziećmi, które rodzą się z wadami. To jest w kilku miastach Polski bodajże pojawiła się kampania. Ale ta kampania nawet panie redaktorze, ta kampania nawet nie tego dotyczy. Mhm. Bo to, że to jest to serduszko, jest to dziecko w środku i tak dalej, to tak naprawdę już tworzy pod ten spór o aborcji na życzenie, które lewica by chciała, którą do aborcji chciałaby wprowadzić lewica. Więc no i słowa oburzenia, które się pojawiają, na przykład pana Gduli na właśnie krytyce politycznej, czytałem ten artykuł, no są naprawdę, pokazują, że tutaj lewica spotkała dużo orzech do zgryzienia. Robert Knap, TVP Info. Znaczy ja uważam, że Platforma Obywatelska tym ruchem pokazuje, że po prostu się miota. To jest bardzo rozpaczliwy ruch. Próba budowania, odbudowania, poszukania, znalezienia jakiegoś elektoratu, który być może wychodzi na ulicę, może przejęcie w jakiś sposób tych
tych ludzi, którzy są w tym temacie akurat po stronie lewej, i ten lewy skręt Platformy Obywatelskiej moim zdaniem źle się skończy, bo z całym szacunkiem, ale to jest żaden program tak naprawdę. To jest jeden punkt w jednym temacie, który tak naprawdę pokazuje, że Platforma po prostu szuka gdzieś dalszego poparcia w obliczu rozkradania powoli jej przez Szymona Hołownię, a być może za chwilę i Polskiego Stronnictwa Ludowego. A jeśli chodzi o samo orzeczenie Trybunału, nie wiem skąd takie wnioski dotyczące nieprawidłowości tego orzeczenia, czy złego wyboru pani przewodniczącej Przyłębskiej. Ja przypomnę, portal TVP Info pisał na początku lutego, przypomniał wypowiedź nikogo innego jak byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Rzeplińskiego. Cytuję, Przyłębską wybrano do Trybunału prawidłowo, nie ma odwołania od orzeczenia. To są jego słowa. Właśnie w tej kwestii, a jeżeli chodzi o sam stan prawny dotyczący ochrony ludzkiego życia, też jest jednoznaczny. Polska Konstytucja chroni ludzkie życie. Mamy ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, artykuł 2, w którym jednoznacznie stwierdza się, że dziecko jest od chwili poczęcia. I druga sprawa, samego de jure, istnienia ustawy o wyłączalności, przypomnę, to jest ustawa o wyłączalności, wyłączeniach, karania w sytuacji aborcji, wnioskujemy, że dziecko poczęte podlega ochronie i tylko w szczególnych wypadkach ta ustawa wyłącza karalność za dokonanie jego aborcji i jego zabicia. Dziękuję panu za pierwszą część dyskusji. Dziękuję państwu przed odbiornikami. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Jakub Majmurek, krytyka polityczna, Mariusz Gieryj, mpolska24.pl i Robert Knap, TVP Info. A ja zapraszam teraz na serwis informacyjny i usłyszymy się po serwisie. Reklama. Gdzie w dzisiejszych czasach można spotkać prawdziwych biohaterów? W Lidlu. Bo już od poniedziałku tydzień biohaterski, czyli szeroki wybór produktów bio w supercenie. Specjalnie dla Ciebie, Twoich bliskich i naszej planety. Ponad 100 produktów Bioorganik w lidlowych, czyli niskich cenach. Cytryny bio 40% taniej, 4,79 za 500 gramów. A wszystkie napoje roślinne 3 w cenie 2. Tydzień biohaterski. Ramię w ramię dla świata. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 18.30, czas na informacje dnia. Cezary Dziwiszek, zapraszam. Dostawa szczepionek AstraZeneca została przesunięta na przyszły tydzień. Brytyjsko-szwedzki koncern nie tylko opóźnił, ale i zmniejszył wielkość dostarczanej partii, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Zapowiedziana była dostawa na ten tydzień od AstraZeneca na poziomie chyba 380 paru tysięcy. AstraZeneca w zeszłym tygodniu zredukowała tą dostawę tegotygodniową na poziom 257 tysięcy, a dzisiaj poinformowała nas, że przesuwa ją na przyszły tydzień.
Wczoraj do Polski trafiło prawie 400 tysięcy preparatów firmy Pfizer. Liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w naszym kraju stopniowo zbliża się do 3 milionów. Dzisiejszy bilans epidemiczny to 6310 nowych zakażeń koronawirusem, czyli o ponad 1000 więcej niż tydzień temu. Zmarło 247 chorych. Ważna wiadomość dla kierowców. Droga krajowa S22 wciąż jest zablokowana po wypadku, do którego doszło wczesnym popołudniem w Nowym Dworze Elbląskim. W zderzeniu dwóch ciężarówek i samochodu osobowego ranne zostały 3 osoby, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Najprawdopodobniej podczas wyprzedzania doszło do zderzenia 3 samochodów. Były to 2 auta ciężarowe oraz osobowe Audi. Policjanci zorganizowali objazdy i kierują auta jadące do Malborka na drogę S7 przez Nowy Dwór Gdański. Drogowcy podają, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około pół godziny. Z powodu smogu w Warszawie obowiązuje pomarańczowy alert w związku z jakością powietrza. Urząd Miasta zaleca, żeby nie wychodzić na dwór w miarę możliwości, powstrzymać się od wietrzenia pomieszczeń i zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz. Zalecenia są skierowane do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych. Ratusz apeluje o informowanie Straży Miejskiej, jeśli ktoś pali odpady. Sąd w Białymstoku utrzymał wyrok 4 lat więzienia i prawie 6 milionów złotych do zwrotu wobec księgowej jednej z dużych firm. Kobieta została skazana za przywłaszczenie dużej sumy pieniędzy. Apelacja obrony, która wnosiła o uniewinnienie, została oddalona, mówi sędzia Jerzy Szczurewski. Ten materiał dowodowy, a bez wątpienia z punktu widzenia oceny winy oskarżonej, jest to materiał druzgocący, wielowątkowa i praktycznie kompletna jego ocena dokonana przez sąd okręgowy okazała się miażdżąca. Sąd oddalił też apelację przedstawicieli firmy, którzy chcieli wyższej kary. Wyrok jest już prawomocny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 18.32. Debata dnia. Witam Państwa, Mirosław Skowron, program Debata Dnia, Polskie Radio 24. Gośćmi Debaty Dnia są Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Mariusz Gierejem, Polska24.pl. Dzień dobry. I Robert Knap, TVP Info. Jeszcze raz dobry wieczór. I panowie, mamy informację w sprawie, która niespodziewanie stała się dużym tematem. Dymisja dyrektora wrocławskiego i oddziału IPN doktora Tomasza Greniucha. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraziło ubolewanie z powodu zbyt późnego rozwiązania sprawy doktora Greniucha i chce w przyszłości opiniować wszystkie kandydatury. I mam tutaj kilka refleksji w związku z tym, co się działo wokół pana Greniucha i z samą jego nominacją. Pierwsza jest taka, bo pojawiły się też takie głosy, że no, ktoś, kto był w ONR-ze, nie powinien takich stanowisk zajmować. ONR nie jest ugrupowaniem, który budziłby jakąkolwiek moją sympatię z żadnej ze stron. Natomiast jest to ciągle ugrupowanie legalne w Polsce, pomimo chyba kilku prób już jego delegalizacji, to by było trudno. Natomiast rzeczywiście, kiedy zobaczyłem zdjęcia pana Greniucha, który hajlował, to mam takie poczucie, że ktoś, kto hajluje za pieniądze publiczne historią Polski, nie powinien się raczej chyba zajmować, bo z tej historii najwyraźniej niczego nie rozumie. I jestem trochę zdziwiony, że mogło dojść aż do tak, no, powiedziałbym, brawurowej kariery pana Greniucha w związku z tym. Ale też tutaj druga refleksja. Pan doktor Greniuch był wcześniej szefem oddziału w Opolu, o ile się nie mylę. I przez długi czas nie budziło to niczyjego zainteresowania i nikt nie protestował i też to nie było żadnym tematem. No i jak niektórzy twierdzą, pełnił to stanowisko dobrze, bo awansował. No i pytanie, co z tym na przyszłość i jak oceniać to całe zamieszanie. Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Uważam, że dobrze się stało oczywiście, że dr Greniuch podał się do dymisji, nie powinien kierować tą delegaturą przed oddziałem IPN-u ani w Opolu, ani we Wrocławiu. Fakt, że wzbudziło to takie nasze takie zainteresowanie opinii publicznej, zainteresowanie, to oczywiście należy ująć w cudzysłów i taką wielką awanturę, dopiero wtedy, gdy poszło o Wrocław, no podejrzewam, że wynika z tego, jak ukształtowana jest polska sfera publiczna, model relacji metropolie, mniejsze ośrodki na Opole, nie jest czymś, co aż tak interesuje opinię publiczną, niestety, jak Wrocław, no jednak też pewnie Wrocław jest jakąś większą, poważniejszą placówką.
Zresztą do samego doktora Greniucha, to jest jak gdyby kilka kwestii, które warto poruszyć. Pierwsze, no pan tutaj pytał o to, czy ktoś, kto był w ONR-ze, powinien pełnić wysokie stanowiska. No ja tym bardziej podejrzewam, niż redaktor, niż pan redaktor, nie jestem fanem ONR-u. No z drugiej strony uważam, że każdy ma prawo zmienić poglądy. Społeczeństwo osobom, które trafiły do takich organizacji jak ONR, przede wszystkim powinno podać rękę, żeby z tego typu toksycznego środowiska one mogły wyjść. Często też osoby, które przeszły przez skrajną prawicę w młodości, które później przejdą udanie proces deradykalizacji, stają się na przykład bezcennym źródłem wiedzy o podobnych formacjach, wykonują szereg dobrej pracy w zwalczaniu niebezpieczeństw, jakie skrajna prawica stwarza dla współczesnej liberalnej demokracji. No jednak spore wątpliwości, czy na ile dr Greniuch faktycznie zmienił poglądy. On nie stał się nagle socjaldemokratą, liberałem, chrześcijańskim demokratą, czy nawet konserwatystą. Cały czas mam wrażenie, że on jest bardzo blisko swoich wcześniejszych poglądów. No a po drugie, no faktycznie jest to pytanie o to, czy placówką IPN-u powinien kierować ktoś taki. No kierowanie placówką IPN-u to nie jest prawo człowieka. To jest przywilej, którego dostępuje ileś tam osób w pokoleniu. No i tutaj trzeba szukać najlepszych kandydatów. No i trudno mi uwierzyć, że w orbicie IPN-u nie było historyków co najmniej równie kompetentnych jak dr Greniuch, jeżeli przyjmiemy tę narrację, że on faktycznie świetnie szachował tą kierówką, tą placówką w Opolu, ale bez tego typu obciążającej przeszłości. No wydaje mi się, że tego typu nominacja to jest taki trochę strzał w stopę polityki historycznej rządzącego obozu, polityki historycznej, która zakłada, że Polska niesłusznie jest oskarżana o antysemityzm, o sympatię wobec międzywojennych faszyzmów, bo trzeba opowiedzieć historię naszego bohaterstwa, naszego męczeństwa i tak dalej. No trudno to robić kadrami, których zdjęcia można znaleźć, jak właśnie hajlują. No i druga kwestia, też pytanie o to, skąd ta właśnie kariera błyskotliwa. I ona mnie, szczerze mówiąc, nie dziwi mnie, ponieważ ostatnie 5 lat to jest proces mainstreamizacji skrajnej prawicy. PiS stał się, jak to ujął włoski historyk, włosko-amerykański historyk zajmujący się faszyzmem Enzo Traverso, mostem między głównym nurtem życia politycznego w Polsce a skrajną prawicą. Z prawej ściany ściągane są osoby do polityki, takie jak Tomasz Rzymkowski, jak pan Adam Andruszkiewicz. Ściągani są właśnie historycy. Państwo polskie w ostatnich 5 latach uprawia kult kolaborującej z Niemcami Brygady Świętokrzyskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, tych oddziałów, które odmówiły podporządkowania się AK, które walczyły w imię skrajnie nacjonalistycznej, antydemokratycznej ideologii. Mamy Instytut Dmowskiego i Paderewskiego, który bezkrytycznie promuje myśl narodową, ignorując zupełnie jej uwikłanie na przykład w antysemityzm. Więc na tym tle pewnego mainstreamizacji skrajnej prawicy, no nie dziwi kariera Greniucha. No mamy na przykład ministra w rządzie, pana Przemysława Czarnka, który jeszcze niedawno jako wojewoda lubelski przemawiał na imprezach tego samego ONR-u za przynależność, do którego teraz poleciał dr Greni. A czy on, podkreślmy, nie poleciał za przynależność do ONR-u, poleciał za hajlowanie, mam wrażenie. Przemysław nie hajlował, to prawda, no ale przemawiał na imprezie organizacji, w której się hajluje. Mariusz Gierej, mpolska24.pl. Jak już tak... Mamy takie spostrzeżenia troszeczkę szersze, tu pan redaktor, zagajając temat, o tym wspomniał, to ja mam takie spostrzeżenie dotyczące w ogóle całej polskiej debaty publicznej. Ponieważ w tej chwili na świecie, jeżeli poczytamy doniesienia prasowe czy medialne z całego świata, cały świat przeżywa okres wielkiej niepewności i każde państwo próbuje się ustawiać do nowej rzeczywistości już post-covidowej. W przypadku Polski mamy, no ja nie widzę żadnej debaty, jaka Polska ma być, jak ma wyglądać, jak mamy być, jak ustawiać się do zmieniających się wiatrów ogólnoświatowych. Debatujemy natomiast o jakimś panu Greniuchu, którym no naprawdę, no to są rzeczy nawet nie trzecio, nie pięciorzędne, to dziesięciorzędne. Takich rzeczy się po prostu nie powinny zdarzać w państwie i tyle. I powinny być szybko wyciągane konsekwencje. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że po prostu my jako społeczeństwo, jako debata publiczna, no to jest jakaś taka zabawa chłopców w krótkich spodenkach w piaskownicy. No ktoś, omawiamy, że ktoś komuś zabrał grabki, prawda? Omawiamy to, że kogoś pociągnięto za warkoczyk, prawda? A de facto na zewnątrz wszyscy mówią no zupełnie o innych rzeczach.
I jeżeli tak będziemy dalej, jeżeli dalej będzie tak wyglądała nasza polityka, no to niestety za dwa lata, może szybciej, może wolniej, no bardzo nieciekawej rzeczywistości możemy się obudzić nagle. No politycy tu chyba kompletnie nie zdają w ogóle egzaminu. Ja przynajmniej nie widzę miejsca debaty o poważnych rzeczach. My ciągle walczymy tylko między sobą jakieś takie właśnie świecidełka i błyskotki, tak bym to określił. No i ja akurat na tą sprawę patrzę w takich kategoriach, bo tu nie ma co rozstrzygać, powinno, nie powinno. Tu jest jednoznaczna sprawa. Natomiast cała reszta... Robert Knap, TVP Info. Ja się częściowo zgadzam z moim przedmówcą. Rzeczywiście to ta debata, znaczy może o samej debacie potem, ale rzeczywiście ta nominacja nie powinna mieć miejsca, to po pierwsze. Oczywiście przynależność do legalnej organizacji nie może być w jakiś sposób powodem do tego, że kogoś się piętnuje czy nie piętnuje. To jest zupełnie... jakby nie podlega dyskusji moim zdaniem. Natomiast osoba, która nie rozumie historii w pewnym sensie, tak, zachowuje się w ten sposób, wykonuje takie gesty, no nie jest, nie nadaje się do pełnienia tak odpowiedzialnych funkcji. Natomiast wracając do tej debaty, to bardzo słuszna uwaga, bo tak naprawdę no, też słyszeliśmy wcześniej wypowiedź przedstawiciela krytyki politycznej i mam wrażenie, że to właśnie o taką debatę chodzi, bo jeżeli pan Greniuch ma być pretekstem do tego, aby teraz wmawiać wszystkim, że tylko liberalno-lewicowa opcja w polityce, wśród naukowców, na uniwersytetach, to jest ta właściwa, a ta prawicowa to jest niewłaściwa, to jest niedobra, zła i nie należy się nikomu z tamtej strony normalnego funkcjonowania właśnie w świecie społecznym, politycznym i tak dalej, naukowym wręcz. To ja uważam, że to jest właśnie jakieś takie pomieszanie jakiegoś porządku rozumowego, logicznego, totalnego. Jeszcze mi zabrakło chwilę w tym momencie, w tej wypowiedzi. Przepraszam, że ja tak bardzo personalnie, ale jakby też przeżywam te sytuacje, pamiętając różne czasy, bo nie jestem osobą dosyć młodą, więc brakowało mi jeszcze tutaj nazwania żołnierzy wyklętych, nie wiem, zajcami, zabójcami, nacjonalistami i w ogóle. Więc ja uważam, że, jeszcze raz podkreślę, ta osoba, pan Greniuch, nie powinien pełnić tej funkcji, natomiast absolutnie nie powinien stać się przyczyną ani pretekstem do tego, abyśmy teraz próbowali dyskutować na ten temat, czy ktoś ma prawo z nie opcji liberalno-lewicowej funkcjonować w świecie społecznym, politycznym czy naukowym. No to są jakieś absurdy moim zdaniem. Jeżeli można, a potem się do tego odnieść, to moim zdaniem absurdem jest stawianie tezy, że poza opcją, że mamy do wyboru tylko opcję liberalno-lewicową i ONR, że mamy opcję do wyboru liberalno-lewicową albo... Ale pan to tak przedstawił, przepraszam najmocniej. To nie jest prawda. Ja najbardziej chętnie widziałbym w Polsce silną opcję konserwatywną, prawdziwych konserwatystów, a nie to, co prezentuje. To znaczy dla pana prawdziwy konserwatysta? Wspieram rozsądną prawicę, przyjmuję na przykład zawsze zaproszenia od Nowej Konfederacji, bez wątpienia prawicowego środowiska, które bardzo cenię i wcale nic nie powiedziałem. Powiedziałem też wyraźnie, kiedy mówiłem o różnych opcjach, które mogły dzisiaj przyjąć pan Greniuch, wymieniłem jak najbardziej opcję chadecką czy konserwatywną, opcję bynajmniej nie lewicową, więc proszę mi tutaj jak gdyby nie przypisywać poglądów, których tutaj nie głoszę. Naprawdę nie jest tak, że mamy do wyboru albo ONR, albo opcję liberalną lewicową. A ja tak powiedziałem według pana? Według pana to są moje słowa z kolei, tak? Tak to ja zinterpretowałem i odebrałem. Jeżeli pan miał co innego na myśli, to przepraszam, niech tutaj jak gdyby czytelnicy ocenią. To jedno ad vocem, bo jeżeli mówimy o człowieku, który hajluje i on nie może być absolutnie szefem oddziału IPN-u, to ja się pytam, co w takim razie z osobami, które mówią o tym, że mamy w Polsce wojnę. I z tymi osobami jakby wszyscy się chcą pokazywać, jest wszystko okej. Okay. To jest pytanie dla mnie zasadnicze. I to jest przedmiot dyskusji, debaty politycznej, publicznej, społecznej. Te osoby są akceptowane, pokazywane.
Jak to pochodzić według pana? Pewną metaforą określającą konflikt polityczny, która się co jakiś czas powtarza. Metaforą. Patrzę na ulicę i to, co dzieje się z policjantami, to... Panowie, jeżeli wszyscy mówimy naraz, nie słychać nas. Jakub Majmurek odpowiada, krytyka polityczna. No, przecież odpowiedziałem, mogę posłuchać, jeżeli to zginęło w tonie innych głosów, że podejrzewam, że ktoś, kto mówi dzisiaj w Polsce o wojnie, nie mówi o tym dosłownie. Mówi w charakterze metafory. Nie jestem zwolennikiem takich metafor do opisywania sporu politycznego, nawet tak ostrego i tak granego nie fair przez jedną stronę, z jakim dzisiaj mamy do czynienia w Polsce. No ale to jest po prostu pewna metafora, można się spierać nad jej fortunnością bądź niefortunnością i trudno to porównywać do uczestnictwa w ONR, który jest formacją afirmatywnie odwołującą się jednak do formacji otwarcie faszystowskiej czy faszyzującej z międzywojnia i do takich aktywności pana Greniucha, jak udział, a czy nawet pewne część doniesień prasowych mówi o rekonstrukcji marszu na Myślenicę, czy czegoś, co było próbą antysemickiego pogromu. Czy plucie na policjantów to jest metafora według pana? Robert Knap, TVP Info. Jedno zdanie. Czy plucie na policjantów to jest według pana metafora? Wychodzenie na ulicę w dobie pandemii, organizowanie manifestacji w dobie pandemii, tak? To nie powinno mieć miejsca, ale zupełnie nie rozumiem, po co pan to tutaj przywołuje i czemu to ma służyć. Kto postuluje w polskiej debacie publicznej jako poważne stanowisko, że należy... Rozmawiamy właśnie o policjantów. Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. No, to nas zaskoczyło coś. Proszę czekać, nie wiem, komu z rozmówców się o to włączyło, za chwilę się dowiemy, ale panowie, chciałem przejść do kwestii, która jest kwestią trochę przyszłości też polskiej polityki, przyszłości też tej debaty, o której mówił Mariusz Gierej. Młodzieżówka Lewicy zaprezentowała swoje postulaty. Różnie to jest oceniane, niektóre postulaty uważane są za sensowne, niektóre i pod nimi podpisze się zapewne większość ludzi, no bo to jest taki zestaw rzeczy, z którymi wiele osób się zgodzi. Jest tam sporo myślenia życzeniowego, ale moje pytanie jest bardziej generalne. Ja muszę przyznać, że od kiedy obserwuję polską politykę, obserwuję już ją prawie 30 lat, nawet można powiedzieć 30 lat i... kiedy widzę te partyjne młodzieżówki raz za razem, mam takie wrażenie, że te polskie partyjne młodzieżówki mają w sobie wszystkie wady dorosłych ugrupowań i żadnej zalety tych dorosłych ugrupowań. Widzę 20-paroletnich, niekiedy 30-letnich mężczyzn i kobiety, którzy udają młodzież. Kiedyś Dezerter śpiewał o takiej 40-letniej młodzieży. Z tych działań tych młodzieżówek i z jej szeregów wyrastają zazwyczaj osoby, które bardzo często są później problemem dla swoich ugrupowań. Tu Jakub Majmurek wspomniał już dzisiaj o tej piątce dla zwierząt, która była pomysłem pisowskiej młodzieżówki. Nie mówię tu tylko o lewicowej młodzieżówce tej, która teraz występowała w weekend, ale także o wszystkich młodzieżówkach od lewa, od Konfederacji, przez PiS, przez Platformę do Lewicy. Czy panów zdaniem to jest jakaś część sensowna działalności polskiej polityki, czy tak naprawdę to jest taki inkubator wykluwania patologii polskiej polityki? I mówię to już jak najbardziej serio, obserwując karierę wielu tych działaczy przez całe lata i to, co oni prezentowali kiedyś i prezentują później w polityce. Jakub Majmurek, Lewica, Jakub Majmurek, krytyka polityczna, zbliżona do lewicy, rozumiem, że tu będzie trochę obrony. Tak, ale nie jestem członkiem żadnego lewicowego Tak. Więc tak, no, rzeczywiście zgadzam, że te młodzieżówki na przestrzeni ostatnich 30 lat, ja może nie obserwuję polityki zawodowo tak długo jak pan redaktor, no ale jakieś przynajmniej 10 lat z kawałkiem, one często bywały nieinspirujące, często bywały właśnie jakąś taką kuźnią kadr, które tutaj, prawda, nosiły teczki ze swoimi politycznymi patronami, nie były jakimś ożywczym głosem w debacie, ale tak nie zawsze było. Ja na przykład pamiętam na początku XX wieku, kiedy na przykład mieliśmy udział Polski w Afganistanie i w Iraku. Na przykład mieliśmy młodzieżówkę Unii Pracy, w której wówczas czołowymi działaczami były takie postacie jak bardzo młody wtedy jeszcze Adrian Zandberg, które potrafiły w ciekawy sposób skontrować politykę swojej partii, sprawić jej trochę problemu i też jak gdyby być tutaj takim głosem trochę upominającym się o lewicowy program i ówczesnej Unii Pracy i całej tej koalicji, z której Unia Pracy była częścią. Więc to nie jest tak, że te wszystkie młodzieżówki to działają tak, jak przedstawił pan redaktor. Wydaje mi się, że młodzieżówki są pewną sensowną formacją. Młodzi ludzie coraz częściej i coraz wcześniej interesują się polityką, szukają dla siebie jakichś form politycznego działania. No i w idealnym świecie te młodzieżówki byłyby jakąś taką szkołą, gdzie młodzi ludzie uczą się
wspólnego działania, tego jak się samemu zorganizować, jak sobie, prawda, samemu powołać jakieś władze, które coś robią, jak się formułuje stanowisko, jak się wspólnie działa na rzecz realizacji tego stanowiska, na przykład, nie wiem, próbując do czegoś skłonić swoją dorosłą partię i tak dalej. No, działa to w Polsce równie, to nie jest moim zdaniem powód, żeby wywalać te młodzieżówki przez okno, no choć tutaj każda partia powinna zrobić w swoim zakresie rachunek sumienia i zastanowić się nad tym, w jaki sposób taka młodzieżówka mogłaby być szkołą dobrego partyjnego działania. No ja też oglądałem tam wystąpienia tych młodzieżówek równych lewiców, to podkreślmy, że to były młodzieżówki Wiosny, SLD, Razem, więc trzech równych formacji tworzących lewicy, także Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie miałem wrażenia, że to są zawodowi działacze udający młodzież, no wręcz przeciwnie, to byli młodzi ludzie mówiący o swoich problemach, mówiący z własnego doświadczenia o tym, co oznacza praca na śmieciówce, niemożność zebrania wkładu własnego na mieszkanie i tak dalej. No i moim zdaniem wybrzmiało to dość dobrze, choć oczywiście tutaj jako osoba, która ma raczej lewicową wrażliwość, no jestem targetem tego typu przemówień. Nie wiem, jak to na przykład, równie to może odbierać na przykład wyborca centrowy, czy ktoś politycznie nie jest zaangażowany, ale nie miałem wrażenia, żeby tutaj w tym wydarzeniu, o którym mówimy, widać było te patologie, o których wspomina pan redaktor. No i nie wiem, domyślam się, że są też ideowe, młodzieżowe środowiska prawicy, które pełnią jakąś istotną funkcję formacyjną. Niekoniecznie być może w partiach politycznych, ale też sobie jak najbardziej mogę wyobrazić taką prawicową czy centrową organizację. Mariusz Gierej, mpolska24.pl. Znaczy, niestety, ale polska polityka charakteryzuje się od lat takim dobieraniem do współpracy właśnie takich młodych ludzi. Kiedyś się mówiło, że noszą za dorosłymi politykami teczki. I to było całe pokolenie, na przykład w Unii Demokratycznej, później Unii Wolności było takie pokolenie młodych ludzi, którzy weszli do tej polityki i z tej polityki żyli. Więc siłą rzeczy jest to najsłabszy, w moim przekonaniu jest to najsłabszy element całego polskiego systemu politycznego. Bowiem te osoby wchodzą do polityki od najmłodszych lat, nie znają życia tak naprawdę na zewnątrz, takiego poważnego, dużego, i partia ich ubiera, partia ich karmi, daje stanowiska i mają piastować. No i to jest trochę takie oderwane od rzeczywistości, ponieważ ludzie mają zupełnie inne problemy. I często jak nawet słucham tej próby teraz, tej lewicowej wrażliwości, to jest to wrażliwość, no taka, powiedziałbym, trochę naiwna, no trochę nie przystająca do tej rzeczywistości, którą z kolei chce na przykład pan Adrian Zandberg reprezentować, który no, w ogóle nie rozumie, jak funkcjonuje na przykład małe miasteczko czy wieś kompletnie. Przynajmniej z tego, co wynika z jego wypowiedzi. Więc partie prowadząc tego typu politykę kadrową same sobie robią krzywdę. I mało tego jeszcze, takie osoby zwykle są znacznie mniej zdeterminowane do osiągania sukcesu w polityce. I to jest do przemyślenia dla partii politycznych. Ta partia, która rozwiąże ten dylemat, no może dłuższy okres czasu zagrzać w polityce, bo tak do tej pory to polskie partie powstawały i później upadały. Teraz Platforma trwa. Zobaczymy, jak dalej będzie z jej trwaniem, i PiS trwa, ale no, SLD, więc bez przesady. No, SLD, wie pan, gdyby nie zasilenie z bytami z zewnątrz, to w zasadzie już by go nie było. No, ale tym niemniej trwa. Mamy ten kartel tych czterech partii, które gdyby trwają już 20 lat, to jak na taki kraj jak Polska nie jest jakieś specjalnie mało, więc też bez przesady, że ta polityka jest aż tak bardzo efemeryczna. A to złośliwie tu redaktorowi Majgórkowi muszę przypomnieć, że złośliwie wielu politologów mówi, że gdyby nie tak zwana ustawa o finansowaniu partii politycznych, to te partie by zupełnie się zmieniały na przestrzeni tych ostatnich. Bez wątpienia jest czynnikiem stabilizującym bądź betonującym, w zależności jak to oceniamy ten układ. No właśnie, Robert Knap, TVP Info. Czy ja mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście każda partia, która traci kontakt ze społeczeństwem prędzej czy później, czy po jakimś
w dłuższym czy krótszym okresie traci generalnie rację bytu i to przykładem tego jest moim zdaniem Platforma Obywatelska, która po prostu w najlepsze funkcjonując dwie kadencje nagle straciła grunt pod nogami, dlatego że nie zrozumiała tego, czego Polacy oczekują od władzy, od partii, która chce sprawować władzę. Jeżeli popatrzę na nowe twarze, młode twarze Platformy Obywatelskiej, to ich niewiele tam widzę tak naprawdę dzisiaj. Ciągle dominują liderzy sprzed lat. Te same problemy, te same rozmowy, te same utarczki. To widać po prostu, że Platforma w jakiś sposób kręci się wokół tego, w jaki sposób i zastanawia się, w jaki sposób w tym, przy tym składzie osobowym utrzymać, czy może powrócić do władzy. No i to jest główny problem, moim zdaniem. Brak jasnych, prostych reguł dotyczących funkcjonowania w ugrupowaniu i napływu nowych, młodych polityków z otwartymi umysłami, którzy potrafią rozwiązywać problemy, potrafią podpowiadać, w jaki sposób funkcjonować. To jest moim zdaniem duży problem, z którym boryka się Platforma Obywatelska i jeden z tych ważnych problemów obok braku programu, bez wątpienia, moim zdaniem. Prawo i Sprawiedliwość w pewnym sensie również ma z tym kłopot, jak każda zresztą partia i każde ugrupowanie, ale tu widzimy jednak, zresztą panowie pewnie się zgodzą, po 2019 roku sporo młodych posłów w Sejmie znalazło się. Nazwiska, które dzisiaj można wymieniać, niektóre są jakby znane, rozpoznawalne. Kiedyś były bardzo, no jeszcze kilka lat temu były to osoby bardzo, bardzo młode. Jan Kantak, nie wiem, Michał Wypicz, nie wiem, Paweł Szefernaker. Dziękuję, czy musimy już skończyć. Z czego znamy te osoby w wcześniejszej działalności? No ale to zawsze jest taka droga konkretna, tak? Musimy, panowie tak. musimy tak. kończyć, niestety już dobiega dziękuję panom za dyskusję, dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Jakub Majmurek, krytyka polityczna, Mariusz Gierej, mpolska24.pl i Robert Knap, TVP Info. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę wieczoru, a teraz na serwis informacyjny.